Białystok to jest moje rodzinne miasto, miasto mojego dzieciństwa, mojego dojrzewania, czyli najważniejszego chyba okresu w moim życiu. Tych ukochanych miejsc jest strasznie dużo. Z dzieciństwa pamiętam chodzenie na jabłka do sióstr zakonnych obok, bieganie po łąkach koło Białki, jeżdżenie na rowerze po parku i szeptanie do praczek różnych swoich marzeń i zaklinanie losu, żeby było dobrze. I pamiętam taką, no ten swój świat, absolutnie ten swój świat. Ten Białystok już dawno jest na mapie kulturalnej Polski. Jak spotykam różne osoby znane, to rzadko chwalą się tym, skąd pochodzą. Ja mówię wszędzie, ja jestem z Białegostoku, jestem z tego dumna. Chciałabym, żeby czas stanął, żeby ten Białystok pozostał taki, jaki jest teraz. Niech się rozwija, oczywiście niech nie będzie dziur w drogach, ale przede wszystkim życzę, żeby ten czas zatrzymany, jaki jest w takiej atmosferze Białegostoku, żeby on się utrzymał, żeby gdzieś tam zostały te kocie łby, żeby gdzieś tam zostały te stare budynki, które mi się kojarzą jeszcze z domkiem mojej babci, żeby jednocześnie obok tego nowoczesnego Białegostoku pozostała ta szlachetność tego, co było kiedyś. Drewniane domy, kocie łby, ta wyjątkowa atmosfera, a mieszkańcom życzę po prostu zdrowia, bo radość mają w sobie. Kręciłem film z Jackiem Bromskim pod tytułem U Pana Boga w ogródku i U Pana Boga za miedzą. I to był Białystok, okolice Białegostoku, także bardzo dobrze te tereny poznałem i troszkę się czuję takim białostoczaninem. Tym bardziej, że tam było w tym filmie bardzo wielu aktorów z Białegostoku. Wspaniałych aktorów. Jesteśmy pod Białymstokiem. To był Królowy Most. Gdzie się zatrzymaliśmy? Jakiś facet mówi: u, pan, chodź tu pan, tu. Ja stolarzem jestem, ale i rolnikiem, tu wie pan, chodź pan tutaj. Baśka, daj no co do jedzenia. Ja mówię, ja dziękuję. Ja, nie, nie, trzeba zjeść. Już tego napije się troszeczkę taka księżycówka tego czar pustyni. Ósma rano. Czar puszczył, mówi: ósma rano. Ja mówię: ósma rano, bardzo dobra godzina. Da, Paśka, daj kieliszki. W ogóle ja mówię: ale przecież my tu wam przeszkadzamy. Gdzie przeszkadzacie? Naszą ziemię chwalicie tutaj. Jest taka ulica, gdzie są takie kocie łby, taka Młyńska to się chyba nazywa. To bardzo lubię tą ulicę, bardzo lubię. Mili białostoczanie, otóż co robi policja w Białymstoku? Ona śledzi. Ja też śledzę w tej chwili, czyli mówię śledzikowaną mową i chcę wam, drodzy białostoczanie, złożyć życzenia i życzyć sobie, żeby taka atmosfera, jaka jest w Białymstoku, była w całym naszym pięknym kraju. I żeby też tak ludzie ładnie mówili.